Dzień dobry Państwu. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum, możemy podejmować uchwały. Do liczenia głosów wyznaczam panią wiceprzewodniczącą. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Porządek dzisiejszej sesji został Państwu przekazany wraz z zaproszeniami. Proszę bardzo. Nie mam propozycji prowadzenia projektu uchwały dotyczącej zabezpieczenia środków budżetu gminy miejskiej Igława na realizację projektu uchowania Sztuka i Trwanie współfinansowanego z RPO Regionalnego Naszego. Jako partner gminy występowała razem ze Stowarzyszeniem Przystęp. To by się mówi do dziennie. Ta uchwała jest uchaniem na zimę. Najczęściej się przyjmuje, ale uznanie też dla pewnego bezpieczeństwa. Należy ją przyjąć. Zmiany w budżecie z tym związane będziemy proponować na sukcesy. Przepraszam, są jeszcze dwa projekty uchwał, których ja nie powinienem poprawić. Ja jeszcze mam dwa projekty uchwał, które nam się pojawiły za dość pilnie. Jeden to jest rozpatrzenie zarzutów zawartych w skarbie na burmistrza miasta oraz dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Skarga była rozpatrywana przez komisję rewizyjną i jest rozstrzygnięcie w tej sprawie. No i druga zupełnie inna, mianowicie zmiany nazwy ulicy w mieście Głośnień ulicy Gotowca. I ponieważ pan wojewoda dał nam tylko 7 dni na pozwolenie na konsultacje z mieszkańcami, ani na jakieś szersze konsultacje, zaproponowaliśmy nazwisko z banku, nazwisko, które w naszym banku jest planowane tego banku polskiego. Myślę, że no będziemy dyskutować ewentualnie, no chcę Państwu jedynie zaproponować, żebyśmy zmienili, dokonali zmiany ulicy Gotowca. Natomiast nie przekonam jeszcze do tego. W związku z tym, że mamy też propozycje, chyba że jeszcze ktoś z Państwa, bardzo proszę. Ja chciałabym znieść zdjęcie z posiedzenia sesji dwóch uchwał. Uchwały w sprawie dzierżawy przy ulicy Biskupskiej w Krosinie od Siłowni i uchwały w sprawie korzystania ze skrętaku. I może po prostu mówię, dlaczego te dwie uchwały są. Regulaminu, tak. W sprawie regulaminu korzystania ze skrętaku. Uchwała w sprawie dzierżawy przy ulicy Biskupskiej jest niezgodna z przepisami ustawa o gospodarce nieruchomościami. Mam konkretny tutaj wyrok władza Opolu. Jeżeli Państwo sobie życzą, to mogę go przeczytać. Jeżeli Państwo będą się bardzo opierać przy zadecydowaniu o tym fakcie, żebyśmy przegłosowali z korzyścią dla własnego przedsiębiorcy, ja zgłaszam ten wniosek w trybie nadzoru, tak jak poprzednio razem zrobiłam do wojewody, ponieważ na komisji naszej gospodarki gospodarczej była mowa, została poinformowana przez pana dyrektora Mądrego, że jest tylko jeden przedsiębiorca zainteresowany, że ten przedsiębiorca chce poczynić starania, żeby dostawać ten obiekt kwotą 30 tysięcy i nie chce ryzykować w takiej sytuacji, że będzie to wydane, a on nie będzie miał przedłużonej dzierżawy i stąd będzie, że mamy 10 lat. Cała gospodarka nieruchomości wprost mówi, że takiego absolutnie czy nie możemy zrobić, bo będziemy działać w zgodzie z przepisami prawa. I może przeczytam pozycję. Jeszcze powiem. Tak jak mówiłam na komisji, że osobiście przejdę się do na ten obiekt, pytam pana dyrektora na Warszawie, który wprost mówił, że jest jeszcze zainteresowany dwóch osób. Czyli są jeszcze dodatkowe geoteki. To nie jest tylko jedna rzecz, to są dodatkowe jeszcze geoteki. Czyli w moim odczuciu, my jako Rada Miasta, pan również, mieliśmy działać na swoim i zrobić ofertę przetargową. Jeżeli ten przedsiębiorca faktycznie jest najlepszym, to i tak, ale my będziemy działać na swoim. I zgodnie
zgodnie z przepisami prawa. I powiem, czy mam Pan Przewodniczący przeczytać wyrok z USA, co znalazłam? Czy Państwo? O konkretny wyrok, który znalazłam, także o to powiem. Rada Gminy nie może bez przetargu zawrzeć umowy użytkowania najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli nie są spełnione warunki określone w artykule 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Oboru zorganizowanie przetargu jest konieczne, także wówczas, gdy umowa ma być zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Z artykułu 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jasno wynika, że zawarcie umowy użytkowania najmu dzierżawy nieruchomości bez przetargu jest dopuszczalne m.in. wówczas, gdy nieruchomość jest wydana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. W tym momencie, w tym przypadku nie ma o tym, nie ma umowy. Zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego. Teraz też nie mamy o tym umowy. Oraz między takimi jednostkami zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny lub też na rzecz jej użytkownika wieczystego. Uzasadniało wyrok sędziego dyrektora Cisy. Z uwagi na takie wymogi prawne, USA w Oporu uchylił uchwałę Rady Gminy w Oporu. Uchwale tej Rada wyraziła zgodę na zawarcie bezprzetargowej 25-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej na terenie miasta. Rada Miasta uznała, że podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podpisanie takiej umowy bez przetargu jest konieczne wówczas, właśnie wówczas, gdy nie zachodzą przesłanki artykułu 37 ustawy 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli bowiem przesłanki określone w tym artykule by zaistniały, to podpisanie umowy byłoby dopuszczane bez podjęcia uchwały. Z takimi poglądami nie zgodził się wojewoda opolski, który zaskarżył uchwałę USA w Opolu. W jego opinii nie można uznać, że jeżeli gmina podpisuje umowę na okres dłuższy niż 3 lata, to w każdym przypadku może podpisać taką umowę i nie musi organizować przetargu. Zdaniem wojewody bezprzetargowy tryb podpisania umowy dopuszczany jest tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w artykule 37 ustawy 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z poglądami wojewody w pełni zgodził się USA w Oporu, który przypomniał, że podpisując umowę dzierżawy, gmina miała obowiązek zorganizowania przetargu. Czy ja mogę prosić o ciszę? Jest to bowiem podstawowy tryb zbywania, przekazywania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy najmu i użytkowania nieruchomości. Gmina nie organizując przetargu, złamała podstawę. I teraz może drugie uzasadnienie drugiej uchwały, którą też chciałam znieść z posiedzenia tej sesji. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania ze skateparku. Punkt 7, podpunkt 1, zadanie wprowadzania zwierząt na teren skateparku jest niezgodne z prawem i orzeczeniami polskich sądów. Sygnatura 2, sąd administracyjny 408/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który wyrokiem z dnia 15 lipca 2017 roku orzekł jak poniżej. Ocenie składu orzekającego w przypadku regulacji zawartej w kwestionowanym zapisie regulaminu przyjęty uchwały Rady Miasta, często powraca do tego, mamy do czynienia z nieodmiennością stosowanego środka w stosunku do ustawowego celu reglamentacji normatywnej zawartej w artykule 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a zarazem naruszeniem jednego z najistotniejszych komponentów podstawowej zasady proporcjonalności. Artykuł 2 i art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowienie zakazu wprowadzenia zwierząt domowych na określonym terenie nie stanowi bowiem właściwego środka ochrony przedstawionego przez zwierzęta zagrożenie lub uciążliwością dla ludzi oraz przez zanieczyszczenie terenu przeznaczonego wspólnego użytku, o których mowa w artykule 4 ust. 2 punkt 6 ustawy. Podzielić trzeba pokłon, że ustawodawca nie uważał Rady Gminy w wymienionym zapisie do formułowania zakazu wprowadzania psów i kotów na określone tereny, ale do takiego ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy ani nie zagrażał przebywającym tam osobom. Wyrok sądu administracyjnego był widoczny z dnia 11 maja, sygnatura art. 193/11. Na dodatkową zasługuje fakt, uwagę, że redakcja kwestionowanego przepisu całkowicie uniemożliwia korzystanie z psów przewodników osobom niepełnosprawnym, pozbawiającym ich tym samym wstępu do sklepu, parku czy budynku użytkowania się zbliży. Czyli jednym słowem, mając ten punkt, ten regulamin, jak łamiemy prawo i wojewoda nas na 100% podważy ten regulamin. Dziękuję bardzo. Z tym, że Pani Radna, żałuję, że nie zaproponowała Pani bardziej ewentualnie zniesienia tego punktu.
regulaminu, ani z tak
są problemy. To jest problem do naruszki. Ja bym nie chciał zapytać. Oczywiście. Proszę bardzo. Ja się mam pytający. Ja drobnie chciałam się tylko zapytać, czy dzisiaj dwie pozostałe komisje oprócz naszej usłyszały ostateczną wersję, bo my nie wiemy. Jest już ostateczna wersja. Ja mam pytanie do pana Mądrego. Tylko zapytam krótko. Czy punkt obsar tam został? Tak. Został, tak. Myślę, proszę państwa, że wyczerpaliśmy dyskusję, przejdźmy do głosowania. Przypominam, że oczywiście kolejne mamy do głosowania. Pierwsze jest przyjęcie wprowadzenia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy miejskiej i umowy na realizację zadania. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego do porządku dzisiaj? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Widzę, że przy jednym głosie wstrzymującym zdecydowanie. Kolejne dwa punkty dotyczyły wprowadzenia uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu pod dzisiejszą skargę? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Nie widzę. I trzecia dotycząca zmiany nazwy ulicy. To jest no, na razie z propozycją pana Jerzego Barczewskiego, w każdym razie zmiany ulicy z ulicy Godowca. To będziemy dyskutowali. Czy taka zmiana jest ostateczna? Nie, no będziemy dyskutować. W tej chwili wywodna jest zamianą nazwy ulicy Godowca na ulicę pana Jerzego Barczewskiego. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszej sprawy? Do dyskusji. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Zdecydowaną większością przy jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciwnym, czyli 7 samogłosami za. Wprowadzamy. I teraz mamy propozycję zdjęcia z porządku. Pierwszy dotyczył przedłużenia dzierżawy. Przedłużenia dzierżawy, chodzi o okręgi. Kto z państwa jest za zdjęciem tego? Siłą, przepraszam. Kto z państwa jest za zdjęciem tego punktu z dzisiejszego porządku? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Komisja Programu Wsparcia Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała.
Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Sprawnie? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Komisji. Ja chciałbym, wnioskuję albo zgłosić temu propozycji, zastanowić się nad przynajmniej częściową obsadą w szkołach stomatologów. W wielu miastach robi się to. Jeżeli nie leczenia, to przynajmniej na zasadzie profilaktyki. Jest to jak najbardziej wskazane. Gabinety w szkołach są rozważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, ten program jest wdrażany centralnie, czy właśnie nie do końca wiem na jakich zasadach, czy powinien być finansowany w takim razie przez pomysłodawcę. Więc może poczekajmy i otrzymamy na to pieniądze. Nie widzę więcej głosów, w związku z tym przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem materiału pod tytułem Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie miejskiej Ława w roku szkolnym 2016-2017. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Temat był omawiany na komisjach. Bardzo proszę Pan Przewodniczący o pozytywnie jest Pan prosił. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie? Nie widzę. W związku z tym przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2017-2029? Wyżej wymienionym już nie. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Bardzo proszę. Pozytywnie jednomyślnie. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabierania głosu, wobec tego nie głosować. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok? Wyżej wymienionym brzmi. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie przy 18 głosach za oraz 1 przeciw. No i mamy tu w kolejnym punkcie regulamin korzystania ze skate parku przy ulicy Śmigielka. Słyszeliśmy opinię Pani Rady Zarskowskiej. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chce zabrać głos? No, no proszę, opiniowałem ten projekt uchwały. Zmieniony, ale w związku z kontrowersją, która wyszła, nie ma propozycji w związku z tym zniesienia na przykład punktu spornego. Najpierw Pani stanowiska komisji nie wiem. Ja bym chciała poprosić radcę prawnego, żeby się wypowiedział w tej sprawie, czy jest to zgodne z prawem, czy nie. Rzeczywiście zdarzają się pojedyncze wyroki, na chwilę obecną pojedyncze, nie wiadomo co pokaże przyszłość, odnośnie tego, że są orzeczenia wskazujące na to, że jest wprowadzenie zakazu wprowadzania psów przez gminę, czy to na plac zabaw, czy do parku, jest niezgodne z przepisami, ale tak jak powiedziałam na początku, są to pojedyncze orzeczenia i nie wiadomo jak wojewoda zamieszka
na chwilę obecną wydane są przez sądy administracyjne, wynika, iż gminie nie można nakazać, zakazać nakazania właśnie utrzymania psa. Nie można, gmina może wprowadzić nakaz utrzymania psa na smyczy bądź na gagańcu, więc ewentualnie w tym punkcie dodać takie właśnie takie słowa, że nie można, że zabrania się prowadzenia zwierząt na Gdańska i w parku bez smyczy bądź kagańca. I wtedy wydaje mi się, że powinna być sytuacja o tyle jasna i pozbawiona tych wątpliwości, o których wspominała pani Ewa, pani radna Ewa Jackowska. Bo tak jak mówię, no z tych orzeczeń też wynika, że gmina może dać nakaz trzymania psa na smyczy bądź kagańca, bądź w kagańcu wprowadzić na określone zadanie. Także i tutaj w tym obiekcie użyteczności publicznej możemy taki nakaz wprowadzić, właśnie wprowadzając dodatkowe słowo do tego postanowienia. Dziękuję bardzo. Może wiecie Państwo, że ja z całym szacunkiem pani radco, ale no, nie mogę się zgodzić z tego opinią, dlatego że jest ogólnie zakaz wprowadzania psów bez smyczy bądź bez kagańca w miejscach publicznych. W związku z tym jest to jakby jednoznaczne z mocy innych ustaw. Natomiast chciałbym zaproponować Państwu właśnie wprowadzenie poprawki, bo istotą prawdopodobnie, no tak sądzę, jeżeli mylę się, to bardzo proszę o poprawienie, ale istotą wprowadzenia tego punktu było to, żeby uniknąć zanieczyszczenia przez zwierzęta. Mam rację? Nie. Czy niebezpieczeństwa dla korzystających z obiektu. No to w tym momencie no, byłoby prostsze po prostu wnioskowanie o usunięcie tego punktu. Proszę bardzo, proszę o pani. Słuchajcie, zaczynam być absurdem. Z tego co wiem, to zakaz markacji sprowadzania psów na pracę zabaw, tak? To jest oczywiste. Ja mam małe wnuki, ja sobie nie życzę. Psy są puszczane, biegają, generalnie zabudzają. To samo dotyczy skierpaku. Założymy smycz, ale potrzeby fizjologicznej nie będziemy sprawdzać, czy on ten problem rozwiąże. Nawet jak będzie biegał. Dla mnie, mówiąc krótko, można, że tak powiem, na tym odchodzi się pośliznąć. Jeżdżąc, przemieszczając się i tak dalej. Dla mnie to też jest problem bezpieczeństwa w pewnym stopniu. Już pomijam, to jest zwierzę, tak? My tego nie kontrolujemy. Ja nie mówię, bo tu padło hasło dla osób, które mają psa opiekuna. No ludzie, chyba człowiek niepełnosprawny, niewidzący, nie będzie na skrajk padł, się przemieszcza. No to jest chyba. Chyba, że jakiś inny mamy tutaj. No ale nie wiem, czy z powodu teraz psa mamy robić taki dylemat i pisać do wojewody. Bo za chwilę koleżanko, my wpadniemy w mafię. Bo z tego, co ja widzę, to tylko koleżanka pracuje popołudniami, my to nic. Szczegółowo będziemy się wszystkiego czekać i za chwilę dojdziemy do absurdu. Ja na przykład sobie nie życzę, nie mam już sprawy miejskiej, policja tego robić nie będzie, to samo dotyczy miejsca, plac zabaw. Chcę sobie biegać, gdzie chcą. Bez smyczy, bez niczego, taka jest prawda. Słuchajcie, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Za chwilę spadnie śnieg i zobaczycie, jak będą wyglądać wszystkie miejsca zaśnieżone. Mówiąc krótko, będą usrane. I to samo za chwilę będzie przecież wieczorami tam może nie być u jeżdżących, a ktoś na spacer z psem sobie pójdzie. No przecież do absurdu dochodzimy w tej chwili. Jeżeli doszliśmy do takich czasów, proszę Państwa, że jak nie jest napisane, to znaczy, że można. Ja Wam powiem, do jakiego absurdu ja doszłam kiedyś. Będąc zastępcą dyrektora w szkole, siedziałam popołudniami na dyżurze. Szkoła nie była ogrodowa i pan sobie z psami przychodził. Psy za przeproszeniem robiły co chciały. W momencie, kiedy ja wychodzę przed budynek i mówię, nie widzi pan, że tam jest tablica zakaz prowadzenia psów, a on mi odpowiada, a teraz mamy demokrację. I mój pies będzie strał, gdyby nie chciał. Koniec odpowiedzi na moje pytanie. Proszę Państwa, ja to znam, dlatego ja mówię Wam, bo to jest, co w życiu ja już przerobiłam. I dlatego uważam, że musi być napisane czarno na białe. No niestety, my nie jesteśmy na tym etapie jeszcze, żebyśmy tego przestrzegali. Dziękuję. Prosił kolejny o głos pan radny. Ile się pan radny? No to ja koleżanka też, ale myśmy ludzi, którzy mają uczulenie, ale by na sieć. Co tam ma robić człowiek niepełnosprawny z psem, jak przychodzimy na desce, będzie jeździł. No, kochani, no. Może czasami, że chcemy zanieść, a
samych ludzi w opiekę ze strony miasta. Później jeszcze jest uchwała, że ci nie mogą spać tego, no to idziemy do wojewody, no bo jak to przecież stary ludziom po co raz spać? Ja gdzieś śpią, a to nie tańczą na to wszystkie. To jest osobnie, jesteśmy po to, żeby chyba, no na całym rękę wszyscy zaczynają bardzo osobiście, ale nie lubię takich absolutów. Dziękuję. Ela powiedziała, że może być to absurdu, ale ja bym Ela zwrócił uwagę na to, że zapisanie tego w regulaminie może doprowadzić do absurdu, ponieważ ustawodawca w artykule 40 ustawy, na której my bazujemy, nie zezwala nam na dopisywanie szeregu rzeczy. Mamy unormować tylko zasady i tryb funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Nie wiem, czy to się mieści w zasadach, ale ja zaryzykowałbym, tylko że po zdaniu tym, które jest tutaj wątpliwe, dopisałbym, żeby wytrącić argument, jeśli chodzi o osoby, które korzystają z usług przewodników. Dopisał z wyłączeniem osób niepełnosprawnych korzystających z usług przewodników. I wtedy zakończyłbym i zaryzykowałbym taki projekt, takie zdanie. Czy to jest wniosek formalny? Tak. Proszę Państwa, bo muszę za chwilę, w związku z tym, że padł wniosek formalny, chyba że zdanie za przejście, bardzo proszę. Znaczy, ja chciałbym jeszcze tutaj wysłuchać, co mieli na myśli proponowaną w regulaminie wnioskodawcy, bo to jest chyba też istotne, bo mi się wydaje, że to chodzi o wczesny, wszyscy widzieliśmy w telewizji, to potrafi to być mały piesek na myśli, uchwala zwłaszcza. Może Państwo się wypowiecie, co mieliście na myśli, właśnie wprowadzając. Dobrze, to za chwilę by jeszcze prosiła o wstrzeszki Pani Prezydenta. Myślę, że Pani Radca Prawdy, skoro przygotowywana była w naszą radę taka uchwała, zapoznała się z regulaminami innych skate parków w naszym województwie i jak się do tego ustosunkował wojewoda i chciałabym to zdanie usłyszeć. Nie, proszę. Proszę Pani. Może tak by się, ja nieraz mówię, tylko a propos naszej uchwały o punktach gastronomicznych. Wojewoda w stosunku do jednej, w tej samej prawie części uchwały się zgadza się, a na naszą się nie zgadza. Więc teraz czekanie na opinię wojewody, a biorąc pod uwagę, że ta uchwała musi jakby zaistnieć i ten regulamin, żeby uruchomić z tej partii, zrozumiałam, to ja bym nie walczyła na dzień dzisiejszy, tylko skreśliłabym ten, bo jak mówiąc szereg, słuchając Państwa i się zagubiłam, to w końcu co jest zgodne z prawem? Wprowadzanie czy nie wprowadzanie? Z wyłączeniem, bez wyłączenia? Po co my mamy mieć taki dylemat i czekać, czy wojewoda na to uchyli, czy nie uchyli, bo nie mamy czasu. Jeżeli skreślimy, mamy uchwałę dobrą, wojewoda nie powinien ją uchylić, natomiast zawsze jest możliwość zadania pytania wojewodzie, konkretne pytanie co do konkretnych zapisów, zgodnie z ustawami dotyczącymi zwierząt. I tutaj będziemy może mieli wyjaśnienie co do placu zabaw, co do skateparków, co do innych miejsc publicznych. I ja bym po prostu, ja wnioskuję skreślenie tego zapisu, żeby nie było żadnych kontrowersji. To mamy już drugi wniosek w tym momencie. A ja? Bo nie mam migacza, więc nie mogę naciskać, bo nie działam. Proszę bardzo. Czy dyrekcja, czy pan Zudziński, pan Mądry, pisząc dla mnie, skoro pani radca prawny nie zrobiła tego, bo na pewno nie zrobiła, nie brała pod uwagę, że będzie tego typu dyskusja. Czy wy sprawdziliście, jak to wygląda w innych skate parkach? Bo może teraz zacznijmy od punktu wyjścia. Czy tam są takie zapisy? Są. Proszę, bo powiedz. Proszę bardzo. Dla mnie to jest bardzo pouczająca dyskusja. Wczoraj wcale się mówi, że mi się przysługuje. Natomiast ja chciałbym następujące wnioski, że Andrzej Matowski, który pierwszy zgłosił jakby uwagi do regulaminu, podkreślił wątek dotyczący tego, że nie twórzmy prawa na powierza człowieka. To znaczy, jeśli to w innych ustawach, to nie ma potrzeby tego wykonać regulaminu. Ja bym to musiał jakiś kompromis, żeby ten regulamin był jak najbardziej bezpieczny i taki uniwersalny i pojemny, na tyle, ile jest potrzeba, ale oddzielnymi obłożeniami informował też o odpowiedzialności cywilnej i o tego typu zakazach, na przykład wprowadzenia. To nie jest objęte żadną uchwałą, tylko po prostu my poszukujemy kwestię tego zawodu. My wyjmujemy te rzeczy śliskie i niebezpieczne z regulaminu, ale nie rezygnujemy z tego, że informowanie potencjalnych uczestników skateparku. Bo dla mnie jest niezwykle ważna kwestia też odpowiedzialności prawnej, wielu innych
Państwa, przede wszystkim zapis w regulaminie był przeze mnie badany wielowątkowo. Sprawdzałem wiele regulaminów będących w naszym kraju, na różnych skateparkach, w różnych miastach, w różnych wielkości miast. I taki zapis był bardzo często stosowany w regulaminach. Natomiast odnosząc się czysto, dlaczego taki zapis? Czystych pobudek bezpieczeństwa tych ludzi tam. To jest obiekt użyteczności publicznej, oczywiście, ale obiekt ekstremalny. Pamiętajmy o tym, bo to jest sport ekstremalny. Tam rzeczy się dzieją naprawdę niezwykłe, tak? Nie takie jak granie w piłkę nożną. Wyobraźcie sobie tak Państwo prostą rzecz, że ktoś wchodzi na rampę wysokości 2 metrów, zjeżdża z niej na desce i przebiega mu pies w tym momencie i mamy katastrofę. Kto będzie odpowiadał wtedy za taki wypadek? Stąd taki zapis z regulaminu. Proszę, bo chciałbym głosować już nie. Uważam, żeśmy w jednym kierunku poszli, bo wszyscy jesteśmy za tym, żeby tych zwierząt tam nie było i to jest normalne, bo zwierzę na takich obiekcjach babuli to jest zasadne. Natomiast problemem jest opinia prawna, czy można zapisać, czy nie można. Tak? Jak tu siedzimy, to no, nie znam się na tym prawie, bo wiem, jeden wojewoda jest na tak, drugi na nie. Więc teraz czy ryzykując zostawić ten zapis, który w mojej ocenie też jest zasadny, bo powinien być, ale jeżeli ryzykujemy, nie mamy czasu i nie będzie uchylony, załóżmy, Boże, nie musi, będzie uchylona cały regulamin, to ile mamy miesięcy w bok na skateparku? Czy niebezpieczniej dzisiaj jest to, ja mówię tylko pod kątem prawnym, zdjąć ten zapis, tak? Niech regulamin żyje, a my możemy i za miesiąc go wprowadzić, jeżeli się okaże, mając taką, a nie inną wiedzę, wprowadzić ten zapis. Zawsze można poprawić zrobić. Tak jest moje zdanie. Proszę, proszę. Wiedząc, że pomysł Janki mi się podoba, wycofuję swój wniosek. Dobrze, dziękuję bardzo. Wobec tego myślę, że przejdziemy do przegłosowania poprawki pani radnej Okołowskiej. Czyli... Pan dyrektor? Nie. Mamy wniosek pani radnej Okołowskiej o wykreślenie tego punktu z regulaminu. Tak? Dobrze zrozumiałem? To jest poprawka, naniesienie poprawki do regulaminu, wykreślenie punktu 7 od punktu 1 wprowadzania zmiany materii. Kto z Państwa radnych jest za usunięciem z regulaminu tego spornego punktu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę pani radnej Kołowskiej. Wobec tego przegłosujemy. Powinienem zapytać o opinię jeszcze przewodniczącej komisji. Można to było zrobić wcześniej. Ja już wiedziałem, że dyskusja będzie wywołana w związku z tym. Ale dla formalności bardzo proszę o podanie opinii generalnie, jak komisje wypowiadały się w tej sprawie. Komisja Rozwoju Gospodarczego w decyzji klimatu dyskutowała, tak jak pani Emina powiedziała, przecież ma od podania opinii. W związku z tym, że kwestia docelowa miała być podana. Nasza komisja była pierwsza, zaczęła zastanawiać się nad projektami uchwał i dużo długo żeśmy dyskutowali i nasze uwagi do tego regulaminu zostały uwzględnione, o czym wszyscy tam żeśmy to zauważyli i dlatego zgadzamy się z tymi uwagami naniesionymi. Dziękuję. Dyskutowaliśmy nad regulaminem z poprawkami i pozytywnie. Ale już mądrzejsi o poprzednim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wobec tego przechodzimy do głosowania tego punktu z poprawką, którą przegłosowaliśmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem, podjęciem uchwały w sprawie regulaminu, przyjęcia regulaminu korzystania z skateparku z 2005, wyżej wymienionym drzwi. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła regulamin 17 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi.
kolejnym punkcie mamy przyjęcie regulaminu korzystania z lądowiska. Bardzo proszę o opinię. W tym przypadku również komisja nie wydała, nie wstrzymała się od głosu, myśląc, że dyskusja w dzisiejszym razie rady spowoduje, iż taką opinię każdy na sobie wyrobi. Mieliśmy wątpliwości co do niektórych zapisów, liczyliśmy na poprawki o to. Rozumiem, dziękuję bardzo. A nasze komisje również do tego projektu uchwały, do tego regulaminu wnieśliśmy, prosiliśmy o wniesienie poprawek, zostały one uwzględnione i również poza tym również z poprawkami pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Okowska i pan radny. Ja tylko do pana redaktora nic nie mówię, ale już przed sesją rozmawiali, że w punkcie 6 należy zmienić zapis pisemny z 3 na 2. Tak, to był błąd literowy. To ale musimy jeszcze wziąć, tak jak pytaliśmy pana, bo mimo wszystko trzeba mnie ubezpieczyć. Czy pan ma już jakiegoś ubezpieczeniodawcę, który nie wiadomo jeszcze, jakie on z kolei niesie uwagi do tych regulaminów, bo on może sobie zażyczyć coś, o czym my teraz nie mamy pojęcia. Bo w końcu to on jest odpowiedzialny za ewentualne, nie daj Boże, jakieś wypadki. Czyli my mamy zawarte ubezpieczenie na wszystkich członków i to ubezpieczenie tegorocznie już trwa i tym ubezpieczeniem jest to, że wszystkie nowe, które też objęte są pochodą. I w tej chwili mamy przetarg już na przyszły rok, w którym te nowe obiekty są już też nie widzę, stwierdzam, że ta uchwała
Teraz mamy sprawę dzierżawy lokalu, którą zdjęliśmy, tak, z dzisiejszego porządku. Tak, dzierżawy lokalu Cybulski. Dzierżawy nieruchomości stanowiący własność gminy Niski Dława. Ten temat był również omawiany, bardzo proszę. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Komisja prosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadebatować tematu? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Ława w wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. I teraz mamy pierwszą z nowo wprowadzonych uchwał dotyczących zabezpieczenia środków w budżecie gminy miejskiej Ława na realizację zadania. Temat był również. Tak, nie. Na jednej z komisji? Nie podnoszamy. Drugi to projekt, który realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Przystań. Skierowany jest on do rodzin, które zagrożone są wykluczeniem bądź też ubóstwem. W sumie jest 35 uczestników tego projektu, 15 dzieci, 20 rodziców. Są przygotowywane zajęcia dla spotkania dla rodziców właściwie z prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, wspólne zabawy, wspólne wyjazdy z dziećmi, również spotkania z lekarzami, lekarzem ogólnym, pediatrą, dietetykiem. Wszystkie takie problemy dla nas wydawałyby się codzienne, natomiast no, niekoniecznie dla niektórych rodzin. Tutaj jakby projekt jest wsparciem dla tych rodzin i pokazaniem innych możliwości. Tak pokrótce to wygląda. Nasz wkład to jest 5% ogólnej wartości projektu. Proszę bardzo, Pani Radna. Pytanie, czy będzie dokonany nabór tych rodzin, czy już jest po naborze i czy to są może uczestnicy tam? Już jest lista. Znaczy był dokonywany nabór, było ogłoszenia, częściowo są to uczestnicy zajęć ośrodków psychoedukacji, częściowo też z przystani ze stowarzyszenia, więc tak to wygląda. Generalnie jest to środowisko, które uczestniczy w różnych zajęciach właśnie w ośrodku psychoedukacji. Ciekawe jest też to, że nie musieliśmy jakby specjalnie szukać, bo te osoby bardzo chętnie, całymi rodzinami zgłaszały się, więc jest to naprawdę duży plus, bo wiemy, jak to z projektami czasami bywa, że nie można znaleźć tych uczestników. Pani, tu mówisz, czy tam są osoby, które już brały udział w takich projektach, bo to nie jest nowość. To już było, tylko zrobił most na niedawno, ale było takich projektów. Czy tam są te osoby, które się powtarzają, czy to są zupełnie nowe? Że możemy je wspierać, te osoby, że tak powiem, to nie jest. Ja chciałabym wiedzieć, jak to wygląda, bo to nie jest nowy most. To po prostu są kolejne pozyskane pieniądze. Trzeba, że tak powiem, zrobić projekt. Tylko jest ta ciekawa, czy tam już te osoby nie były kiedyś brane pod taką opiekę. Trudno mi powiedzieć, nie pamiętam dokładnie, czy projekt MOPS tutaj podobny, natomiast nie wiem, czy tam wspólnie z zajęciami, razem z rodzicami, tak, te zajęcia, to jest jedna rzecz. Druga sprawa to zwróćmy uwagę, że to już też zostało wcześniej poruszone, że
projektem zostały objęte rodziny, które i dzieci, które i młodzież, które chodzą do Psika z tej części Iławy. Natomiast na Chełmińskiej jakby z drugiej części. Natomiast nie powiem pani teraz, panie Elu, czy też są to te same nazwiska powtarzające się. Jeszcze może też nie znam szczegółów takich bardzo dokładnych projektów, natomiast w wielu projektach tak jest, że no, jest zapytanie, tak, czy brało się udział w takim projekcie i mógł to być element wykluczający. Nie wiem, czy to było na pewno, ale może tak było. A czy mogłaby mi pani jeszcze powiedzieć, jaka to jest suma, którą... Bo ja nie mam tego przepraszam, więc... Jeżeli chodzi o nasz wkład własny, to jest 5 tysięcy, troszeczkę z nad 5 tysięcy. Finansowy. Tak, no, z tego jeszcze składam. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać? Nie widzę. Wobec tego możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków budżetu na realizację zadania jednoznacznie. W kolejnym punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na burmistrza miasta oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Może udzielibym głosu panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, ale Komisja Rewizyjna tę uchwałę rozpatrywała i bardzo się prosi, żeby te skargi rozpatrywała. Trzeba słowa. Skarga mieszkanki Iławy dotyczyła nie przydzielenia jej przez burmistrza mieszkania. Skarga ta wędrowała dość długo, bo o ile pamiętam, w styczniu chyba 16 roku wpłynęła do biura wojewody, raczej do biura prezydenta, a dalej przez biuro wojewody dotarła do naszej rady celem jej rozpatrzenia. W skardze tej było, że tak powiem, podnoszonych przez skarżącą dwóch winowajców, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Burmistrz. W stosunku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skarżąca złożyła stosowne oświadczenie, w którym stwierdziła, że ona żadnych pretensji do MOPS-u nie ma, czyli w tej części uznano skargę jako bezzasadną. Wynikało to, powiedzmy, że MOPS został tam wpisany. Wynikało to z treści złożonej uchwały, którą chyba dwie sesje wcześniej Państwo mieli możliwość poczytać. Natomiast co do przydziału mieszkania, Komisja Rewizyjna wnikliwie rozpatrzyła ten zarzut. Zapoznaliśmy się z dokumentami i wyjaśnieniami Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które działa jako przedstawiciel burmistrza, działa w imieniu burmistrza. W międzyczasie, zgodnie z obowiązującym wyrokiem sądowym, skarżącej została przedstawiona propozycja przydziału lokalu socjalnego, który spełnia wszystkie wymogi do zakwalifikowania go do takiej kategorii. Skarżąca tego lokalu nie przyjęła. Uważała, że lokal ten nie spełnia jej oczekiwań. Między innymi z tego powodu komisja rewizyjna jednogłośnie rekomenduje Radzie o przyjęcie tej skargi jako niezasadnej. No więcej, jeżeli już to pisaliśmy w uzasadnieniu do tej uchwały, do projektu uchwały, no natomiast w szczegóły trudno się wdawać, bo można by się poślizgnąć na danych wrażliwych kategoriach. Także jeszcze raz reasumując, Komisja Rewizyjna
rekomenduje Radzie przyjęcie tej skargi jako niezasadnej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę, wobec tego przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w sprawie na burmistrza miasta oraz dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę powyższą jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy przyjęcie zmiany nazwy ulicy w mieście Iława. Prosiłabym o głos Pani Przewodnicząca. Ja byłabym raczej za tym, żeby honorować naszych mieszkańców, naszych ludzi zasłużonych z terenu Iławy niż Pana Walentego Larczewskiego. Myślę, że takie nazwiska jak Karol Szabelski, inwestor Klapczy lub Pan Rektor Herzel, Liceum Ogólnokształcącego, czy Pan Antoni Gierszewski, wychowawca młodzieży i założyciel Bazy Myślarskiej w Iławie, zasługiwaliby na nasze uznanie i nadanie ulicy ich imieniem. Także prosiłabym, żeby wziąć te nazwiska pod uwagę, bo Pan Walenty Barczewski do czasu, dopóki nie przeczytałam tej uchwały, to nie bardzo wiedziałam, kto to jest. A te trzy nazwiska, które ja wymieniłam w tej chwili, to chyba wszyscy Iławiacy znają. Jeszcze. Proszę bardzo. Panie Janinie, proszę mnie Pani zatrzymanie. Ja wyjaśnię okoliczności, jakie się znaleźliśmy. Ja nie podjęłam inicjatywy w sprawie zmiany nazwy ulicy, bo Iława Ruchona, tak zwany drugi krok, zwrócił się do Rady Miejskiej. W związku z tym ja tu nie mam żadnej inicjatywy. To Państwo ze sobą musicie na to rozstrzygnąć w tej 7 dni, a również, jeżeli tego nie zrobicie, to wojewoda sam dokona rady zmiany. Tak. Ja też muszę Państwu powiedzieć, że czuję się dość niezręcznie, to, że wojewoda dał nam bardzo krótki termin na podjęcie tej uchwały. Nie tak dobrze się składa, że akurat mieliśmy sesję rady w tym terminie, ale wolałbym też przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami tego osiedla, tej ulicy, ale no nie mamy takiej możliwości. Prosił o głos teraz Pan Radny Wojewoda. Przyjmuję zdanie Pana Przewodniczącego. W ogóle się dziwię, że nagle diabeł nie wiadomo co, jedno nazwisko pada. A co to za czarna lista w Rady Wojewódzkiego? Bo jest nowy wojewoda i on z porządkiem sobie czarną listę. Nie, 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 to jest, ale tu jest napisane. Teraz będzie nowy wojewoda innej partii i znowu z porządkiem czarną listę. Tak? No tak. Nie, tu muszę sprostować. Wynik nazwisk, które są zakwestionowane, są na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej, IPN, a nie wojewody. Wojewoda jakby wykonuje też uchwałę w tej sprawie. Proszę bardzo, Pani Radna Jaskowska. Przewodniczący, ja zadam pytanie, ponieważ już na poprzedniej sesji chciałam, żeby uzasadnienie podpisywała osoby. To jest zgodnie z regulaminem przy Radzie. Nie mam autora. Chciałabym dopytać, kto jest autorem. Na zasadzie wniosku formalnego. Wniosku formalnego. Najprościej.
składam wniosek formalny o nazwanie tej ulicy imieniem Antoniego Wietrzowskiego. Myślę, że w zasadzie nie jest zgodne, bo wszyscy jak tu siedzimy, to znamy. Zresztą może to się przyjdzie, bo jest nas bliższy. Proszę bardzo, jeszcze pan. Jeśli chodzi o Dorotę Barczewskich, to dużo, dużo zasłużonych było dla regionu. No ale czy dlatego, że akurat ksiądz, to nie wiem, może dlatego. Ale ja się zgadzam, panie Wietrzewskim, szukajmy ludzi w naszym środowisku. Proszę państwa, no to wniosek formalny o... teraz... O nazwanie ulicy imieniem Antoniego Wietrzewskiego. Jest taka poprawka. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki, aby ulicę dostosować do ulicy Antoniego Wietrzewskiego? Bardzo proszę. Musimy zmienić ustawę. Ustawa. Jeżeli my tego nie zrobimy, zrobi to pan wojewoda za nas narzuci. Wtedy nie będziemy mieli zupełnie wpływu. Wyszła jest ustawa, na mocy której... Przepraszam, proszę państwa, bardzo proszę, nie wiem, wszyscy nie wiem. Na mocy ustawy symbole komunizmu dotyczące nazw ulic, obiektów muszą ulec zmianie. No, na liście, jak powiedział pan radny Bojko, na czarnej liście Instytutu Pamięci Narodowej jest nazwisko i w związku z tym nie dyskutujmy z tym, co jest jakby oczywiste, w sensie, że jest poza nami. Tak. W związku z tym możemy jeszcze wykonać ten ruch dzisiaj, co nam pozostało. W związku z tym dlatego przyjąłem tę zasadę, że na zasadzie wniosku formalnego będziemy tu mogli sobie po prostu zdecydować i zmienić. Dlatego pytam się państwa, kto z państwa jest za tym, żeby tę ulicę przemianować na ulicę Antoniego Wietrzewskiego? Kto jest za? Jeszcze raz proszę, ale czy tak jest przemianowanie na ulicę Antoniego Wierzewskiego? To jest tak. Jeśli chodzi do liceum, to wiem. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw tej osobie? No osobie nie, no przeciw. Na mnie, tak, bo nie sądzę, żeby ktoś był przeciw panu Antoniemu Wierzewskiemu. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję państwu. Tak, stwierdzam, że ulicę Gotowca przemianowali na ulicę Antoniego Wierzewskiego. Ja rozumiem, że pan dobry, pan będzie też wszystkim co wszystkim i się może okazać, że coś jakiś nie będzie, tak? To będziemy z tobą posłuchać. Dziękuję panu radnemu za to uwagę. Będziemy mieli pewnie kolejne 7 dni od pana wojewody, ale myślę, że... Na wniosek mieszkańców, że
nie zdążyły pomóc powstać. I bez mieszkańców zgodowali. Wszyscy zgodnie pod rządami jednego koronacji, jak się wydarzy. No i mamy teraz problem z siłą, to jest wewnętrzny dla niej szorba, to szybko, jakby z tego podejść. Każdy jest tam miejsce konfrontacji wojny, bo to trochę się rozlało, już odeszły emocje, stają się współpracować i już przyjmę się władzę tych organizacji, żeby było dobrze. I mam nadzieję, że tak się wszystko kończy. Tyle, na pewno nikomu nie będzie wystawić. Płatność za ten to będzie dla tych mieszkańców, którzy się nie zgodzili? Z miasta, nie? Którzy nikomu nie będziemy tam w rejonie stawić mur za pieniądze. Mur był właśnie miasto, było wybrany z powodu estetycznych i bezpieczeństwa. Jest zupełnie nowa sytuacja i ona obciąża każdego mieszkańca rodziny. Nic się nie wydarzyło. To jest po prostu normalna procedura, tak? Przy dokumentach składanych do kuratora. Więc to nie to z panią Renatą bardzo byłyśmy i to zupełnie nic się nie wydarzyło, ale odbyło się takie spotkanie. Pani radna? Nie ma pan. Tak? Panie burmistrzu, tu był taki punkt, spotkanie z Rafałem Wiśnińskim. Związku Gminy Wziorek w sprawie przyszłości ekomariny. No i teraz mam pytanie. Czy ten spadek Śmiedziałka to jest, że tak powiem, w naszej gestii, czy to jest gestii powiatu? Bo z tego co wiem, to już tam ileś lat ma, na pewno zostawiają, czy my partycypujemy w jakiś sposób? Związek Gmin powstał między innymi po to, żeby temat Śmiedziałki i zbierania śmieci z wody rozwiązać na całym szlaku Jeziora. Natomiast jeśli chodzi o ekomarinę, tam się kończy trwałość projektu. My Państwu przedstawialiśmy, aplikujemy o środki europejskie, jeśli chodzi o rozbudowę tej ekomariny i takie przetransferowanie tego obiektu na cele szkółki sprzętarskiej dla naszych dzieci właśnie. Dobrze, panie burmistrzu, spotkał pan się z dyrektorem Izby Gospodarczej. Czy jakieś ustalenia macie w sprawie rzeczywiście wyglądu wizualnego tego budynku? Czy coś będą robić, bo to jest też budynek w tej części miasta, to jest Przeszmana. Czy jakieś uzgodnienia są w tej sprawie? Z przepisów wynika jasno i z takiej umowy, jaką spisał poprzednik z użytkownikiem tego budynku przemysłowskiego, że tak zwane bieżące konserwacje, malowanie oczu, które jest spoczywa na dzierżawcy. No, dyrektor Izby, co powtarza to swoje zapotrzebowanie, ja je przyczycam. W ogóle zastanawiamy się na przyszłości tego budynku. Czy utrzymajmy się dzisiaj, czy jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia miasta. Ja tego nie przesądzam, natomiast dyskutujemy o tym, czy nie lepiej po prostu zaproponować Izbie inny materiał, czy budynek sprzedać w przypadku. Mam spotkanie z panem Marianem Radeckim w sprawie budowy nowego zakładu i jeszcze w sprawie zarządzie OSP. W zarządzie OSP, spotkanie z zarządem OSP. Lub pani OSP, przyjeżdżam z pani burmistrz, akurat tu powiem. Ja powiem o Marianie Radeckim. Marian kupił ogromną przestrzeń w rejonie osiedla Wiesławskiego. Tam chce stawiać w centrum błyskawicznym zakład nowy. No i nasze rozmowy polegają na tym, żeby kontrolować kwestie własnościowe, bo tam będzie proponował zamiany niektórych dróg na szlak drogi przede wszystkim. No i oczywiście interesowało też to jest tego zakładu. Nas na dzisiaj nie stać na to, żebyśmy realizowali w centrum błyskawicznym ulicę. Na ten sam się wywołujemy, żeby
tego rodzaju zadziałał, jeżeli chodzi o różnego rodzaju turnieje ochotniczych straży. Głównie chodziło o to, dzieci czy młodzieży szkół. Nasze szkoły nie biorą w tym udziału, to było tylko, dotyczyło właściwie szkół z naszych. Więc przeprosiłam sobie jednak, że nasi przedstawiciel naszego westernika w udziału, który wchodzi do tego zarządu. Byli zaproszeni, tylko prawdopodobnie byli gdzieś tam na taką informację. Teraz pan radny Kucin. Panie burmistrzu, spotkanie z Krzysztofem Królem. Nie bardzo to jest w sprawie lokalizacji Muzeum Motoryzacji i Wojskowości. Ten pan ma bardzo dużo sprzętu. Czy pan jest zainteresowany w ogóle tą sprawą? Czy facet chce? Bezpłatnie. Ja widziałem takie słowa, które są skierowane do mnie i do wszystkich razy. Mali państwo. Tak. Temat jest bardzo interesujący. Mówimy tutaj o znowu o 10 latach dzierżawy. Nie wiem, bo my wiemy, czy w sensie takim, że to jest tam zaręczny, czy to nie jest na działalność to komercyjną. Ja patrzę na to życzliwie, to jest w kwestii Rady Miejskiej. Są odpowiednie projekty uchwał, są odpowiednie pismo, myślę, że przygotuję. Tym bardziej, że ten pan bezpłatnie chce dać mieszkańcy. Ale jest jakiś obrót? Znaczy on sam nam wskazał obiekt około hektara ziemi niczyjej, znaczy dzisiejszy to ona jest nasza, ale nie było się zainteresowanie nikogo. To jest zależy Bogu. Tam gdzie też poszerzyliśmy obrody ziołkowe, bardzo sprawnie to też poszerzyliśmy obrotami ziołkowymi, bo wykwaterowaliśmy 9 obrotów rejon Wyspów Miejskich, to się działo teraz w ubiegły weekend. I tam się gdzie przeszli, jako takie. I tam właśnie w sąsiedztwie znajduje się tak się bardzo zarośnięte na nim, żebyśmy to oczyścili. I obok jest jeszcze garaż na 280 metrów kwadratowych, który jest jakby kompatybilny z tym terenem. Warunkiem tego muzeum jest to, że musi być też fragment taki zamknięty, a reszta taka poligonowa. Proszę bardzo, pani radna. Proszę bardzo, odpowiedź na jedno pytanie. Pytanie, a drugie chciałbym się dowiedzieć, o jakim festiwalu jest mowa na spotkaniu, które jak tylko było z panią Emilią czekało? O jakim festiwalu? To jest przykład na festiwalu niewiadomości. Chodzi o dwudniowy festiwal operetki, opery i operetki. Złożono nam propozycję z artystami już światowej klasy, natomiast koszty są bardzo duże i no pewnie w przyszłym roku tego nie udźwigniemy. Natomiast jest to niezwykle interesujące. Prawdopodobnie z tego, co dowiedziałam się, pani Emilii czekały w Chojnicach. Rokrocznie dwudniowy taki festiwal się odbywa, cieszy się ogromnym powodzeniem i czasem miłośnie tych operę operacji zjeżdżają. Proszę mi określić dnia tego zakładu, bo osiedle Wesłowskie jest osiedle wielorodzinnych. Jest tam pan pobudowany zakład wolny. Czy to jest gdzieś w tych okolicach? To proszę mi tak mniej więcej nakreślić. Gdzie to może być? Czy to po prostu pomoże mieszkańcom osiedla Wesłowskiego? Będą pytania, tak? Czy kolejny zakład pracy będzie tam wybrana? Jest to zainstalacja między tych zakładów, które będzie możliwe. Znaczy ja tu Państwu przypominam, że nie ja to wymyśliłem, ale całe pokolenia i właśnie kiedy budowano koncepcję funkcjonowania przyszłego osiedla Struckiego. Tam teren przemysłowy, no dobrze, no to osiedle Struckie, jak je nazwiemy, w całej przestrzeni, odpowiednie do Ludwica Struckiego, Trzeciej Kładki. Tam przestrzeń wiele lat temu wyszczykną tereny przemysłowe, tereny wielorodzinne, jednorodzinne i niewiele tam mogliśmy ingerować. Zobaczcie, że cały czas gdzieś dopominają miejsca pracy i dopominają się o to, czy coś przygotowujemy, czy coś
się buduje w tej chwili już nie, jak pan Konecki ze swoją obrotownią stali, też po 20 miejsc pracy opuszcza w tym miejscu. Także zaczyna nam się dziać. O, tam nawet odkryły poletko Włodzimierza Zawasińskiego. Proszę bardzo, ma pan radny Kowalewski. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć trochę więcej szczegółów na temat spotkania z prezydentem miasta Grudziądza i wymiary doświadczeń. Prezydent miasta Grudziądza jest moim bardzo sympatycznym człowiekiem, to jest brat świętej pamięci Bronisława Malinowskiego i naszego złotego medalisty, który w naszym przyszłym jest wieloletnim prezydentem Grudziądza. Przyjechał po zebrać doświadczenia dotyczące organizowania przez nas lotniczej majówki. Ja sami wiedziałem, czy zachować, bo to 60 km obok, czy za dużo mu powiedzieć, czy nie. Były koszty, bo oni musieli coś takiego zrobić we wrześniu. Jego dzieci tu były już dorosłe i były zachwycone naszą ojcą, więc mam tego nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję Czekała, o którym była mowa, tak zmieniając temat, to jest ta orkiestra, która przyjeżdżała dwa razy z rzędu na koncert noworoczny. Wam się to wszystkim podoba. Z tego co wiem, mój przekrój wiekowy bardzo tego typu muzykę lubi i tego typu, tak, w pewnym wieku, wcześniej dorośli, jak to nazywa, albo wcześniej urodzeni. W każdym razie to by się cieszyło, że tak powiem, dużym zainteresowaniem pani burmistrz. No szkoda, że nam zabraknie pieniędzy, ale ten temat dobrze chciałbym pociągnąć, jeżeli jest taka propozycja. To jest oczywiście jeszcze wszystko w sferze dyskusji i rozważań, także no, przypomnę tak, że koszt nie lubię, że oczywiście bardzo duży, ale to jeszcze nie odrzucamy tego, ale ja zmierzę. To jest rozmowa z panią misją. Ale może zobaczyć. Ale czy teraz to powinno zaistnieć u nas, bo to będzie bardzo zapotrzebowanie, a niekoniecznie ma być co roku. Może ustalamy tak, że tak co 2 lata, czy nawet co 3, jeżeli to miało być takie słaby, tak, to warto nawet zainwestować co jakiś tam czas, żeby mieszkańcom też do tego nakłonić, żeby są finansowani. No, w tym współfinansowaniu mieszkańców to pewnie też, ale to pewnie no cóż, myślę, że możemy przejść do punktu deklaracji i zapytania rady. Nie ma. Nie ma. To jest już pani radna. Także ja bardzo proszę. Pan na sesji została podjęta uchwała 44 na 364 na 17 Rady Miasta i Ławy w sprawie godzin ustalenia dni i godzin otwarcia lokali gastronomicznych na wolnym powietrzu, która opiniowana była przez radcę prawnego ratusza. Na skutek skargi radnej Jackowskiej skierowanej do wojewody nasza uchwała została uchylona jako niezgodna z prawem. Chciałabym wiedzieć, za co w takim razie ratusz płaci radcom prawnym, czy ich opinia prawna była udzielona na piśmie, czy w ramach ustnej porady prawnej i czy ratusz będzie dochodziło odszkodowania od pani mecenas z tytułu udzielonej rekompensacji dla uchwały, która w sposób oczywisty narusza prawo. Tak napisał pan wojewoda, że narusza prawo. Drugie pytanie. Ostatnimi Miławie dochodzi do niepokojących zdarzeń. Był gwałt nad małymi ziolakiem i bójka nad Miławką. Moim zdaniem monitoring po Miławsku nie spełnia swojego zadania, bo definicja monitoringu według Wikipedii brzmi: monitorować, to znaczy śledzić, obserwować i nadzorować. Gdyby była osoba na bieżąco śledząca obraz z kamer, to można by było zareagować jeszcze w trakcie zdarzenia. A tak, zapis oglądany po czasie to tylko ewentualnie może pomóc w identyfikacji sprawców, ale w czasie zdarzenia ofiary nie mogą liczyć na pomoc. Czy ratusz planuje jakieś rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w mieście? Czy zgodnie z obietnicą oraz przystąpił do odpowiednich instytucji o zgodę na oznakowanie miasto monitorowane? Trzecie, zgłaszam konieczność natychmiastowej naprawy ulicy Sybiraków, zasypanie dziur i umożliwienie mieszkańcom poruszania się po tej ulicy, ponieważ zdjął pan z budżetu wykonanie tej ulicy w tym roku, a
to jest skandal, jakie tam są warunki do poruszania się pieszego i samochodami. Nie można czekać, aż przestanie padać deszcz, bo też będzie padał za długo w zimę, i śnieg będzie padał, i na wiosnę będzie padał, także możemy w nieskończoność czekać. I kto odpowie za to, jeżeli komuś się coś stanie na tej ulicy? Przyszkodzi sobie samochód, albo złamie nogę, gorzej tego suszy. Czwarte. Akurat korzystając z obecności opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, chciałabym zapytać. Na WIP-ie niewiele można się dowiedzieć, co się dzieje z Młodzieżową Radą Miasta, a może dobrze by było, żebyśmy byli informowani chociaż raz albo dwa razy do roku na sesjach, jak działa Młodzieżowa Rada Miasta. I ostatnie, kierujący skarżą się na brak widoczności przy wyjeździe z ulicy Kolownickiej przez zbyt blisko wyjazdu parkujące samochody po lewej stronie. Proszę Komisję Bezpieczeństwa o rozpoznanie sprawy i pisemną informację na ten temat. Wyłączę moją informację. Zaraz otrzymam rozumienie. Zajęło się. Proszę bardzo, pan. Mamy swoją samochody dalej. Myślę, że taka forma tylko pozostała, żeby się stosunkować do sprawy, która dzisiaj miała miejsce. Chodzi tutaj oczywiście o dzierżawę lokalu przy ulicy Biskupskiej. Jak Państwa decyzją, projekt tej uchwały został zdjęty z porządku posiedzenia. Jako przewodniczący Komisji Gospodarczej chciałbym tutaj powiedzieć kilka zdań co do zasady. Otóż Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów kierowała się pewną zasadą. Ale będzie zaczekanie. Wprowadzenie, tak, oczywiście. Kierowała się taką zdaną zasadą, a Państwo radni też to wspierali, że właściwie wszyscy ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą na mieście stanowiącym własność miasta, w przypadku tego mienia w sposób obligatoryjny mieli je przedłużane. Była to zasada, było to bezpieczeństwo prowadzenia działalności i ta gwarancja, że miasto to rozumie, iż zresztą skłania do inwestowania, bo mieli to gwarancję bezpieczeństwa użytkowania, tak to się robi. Ja bym chciał zapytać pana burmistrza, ponieważ ta osoba, która tam tą działalność prowadzi, już wcześniej, to nie jest osoba, która w tej chwili brała udział w jakimś konkursie, czy w konkursie ofert, miałaby otrzymać, czy z wolnej ręki tego typu działalność, więc to znaczy, że ta osoba kontynuuje. Chciałbym zapytać, czy są jakieś zastrzeżenia co do tej osoby, dotychczas, gdy ona dotychczas prowadzi działalność gospodarczą i czy pan burmistrz, przedstawiając nowy projekt uchwały, weźmie też pod uwagę, że jest to osoba, która tą działalność zamierza tam kontynuować. Byłoby to zgodne z zasadą, którą do tej pory stosowaliśmy, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Mityński. Panie burmistrzu, chciałem zapytać swego czasu na jednej z obrad Rady Miejskiej. Przyjęliśmy ulicę Odpowiada. Chodzi mi głównie o to, czy w sposób fizyczny i odpowiedzialny, ale przejęliśmy tę ulicę, czy tylko prawnie. Chodzi mi tu głównie o ulicę Narodowicza i Kornałyszyńskiego, które są chyba najbardziej zasiedlonymi ulicami w mieście. To trwa od miesięcy, może nawet od lat. Raz do roku jest gościna trawa na tych ulicach. Zaśmiecone są nie tylko dlatego, że teraz są liście, jako wiatry i dużo tych liści, ale tak się dzieje właśnie całym rokiem, a tą ulicą codziennie właściwie chodzę. Czy też wraz z tym odpowiedzialnością prawną, czy to fizyczną odpowiedzialność ponosimy? Czy musimy jeszcze sprzątać, czy jeszcze powiem? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie tutaj dotyczy tej pompowni przy moście na Piławce, która jest dzierżawiona dla naszych młodych, przyszłych artystów, rzeźbiarzy. Czy planuje się wyremontowanie, bo to jest obiekt miejski.
trochę razi to, że przy samej ulicy i uczęszczany, gdzie dużo jest zamiejscowych ludzi, chociażby z uwagi na typi, taki pokryty drewnem, zaniedbany budynek. I czy tutaj zamierza się wyremontować ten budynek, żeby ten budynek był zupełnie. A przy tym nie trochę radę pracy, oczywiście radny rzeźbiarz. Drugie moje pytanie dotyczy tutaj tego zagadnienia, które już zostało zasygnalizowane, stref przemysłowych i zamieszkania. Niedługo rozpocznie się procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania. Mamy coraz więcej zgłoszeń, że nie ma oddzielenia strefy przemysłowej od strefy mieszkalnej. Dzieli tylko ulica, która przed niczym nie chroni. Przykładem jest teraz Machpomp, który już mieszkańcy z tego otoczenia do nas zgłaszają, że jest za duży hałas, chociaż wątpię, że już są zapachy i tak dalej. I teraz nowy plan, tak przynajmniej ze studium wynika, zamierza się też na pograniczu takich stref przeznaczyć teren na ulicy Piaskowej na budownictwo wielorodzinne. I no, chyba jednak trzeba pomyśleć o masie zieleni albo jakimś innym zabezpieczeniu, bo to się stanie naprawdę duży problem. Sama ulica nie jest mniej szerokości ulicy, to nie jest odpowiedni las ochronny przed tego typu środowiska z innymi zagrożeniami. Także tutaj no, to wszystkich radnych kieruje. Trzeba tutaj naprawdę zwrócić uwagę szczególną, bo każdy z nas, członek rodziny, może w takim miejscu zamieszkać i nie mieć problemu. Dziękuję. Ja też chciałam zapytać, korzystając z sytuacji Panie Burmistrzu, osoby, które przemieszczają się po Iławie, zadają mi pytanie, jak często służby miasta przechodzą się po ulicach, gdzie są drzewa i powiedziały, że nawet mogłyby wskazać te drzewa, które są suche, zagrażają bezpieczeństwu i pieszych, i samochodów. Patrząc na to, jak wczoraj walczymy z pogodą, trochę natura może zrobić swoje, bo rzeczywiście trochę już tych gałązek i tych konarów leży, ale uważam, że trzeba rzeczywiście zainteresować. Jeden z panów powiedział do mnie, proszę panią, ta droga, która prowadzi na salę, na Makową, tam do pewnego momentu ona jest nasza, tak? Jest ta tablica i ława kawałek i tam mówi, że tam jest dużo suchych gałęzi, żeby się tym interesować. Kolejna sprawa to jest cmentarz. Bardzo trzeba zatem była sensacja, bodajże w Radce, że drzewo zabiło kobietę, czy padł już na cmentarzu. U nas chyba też podobnie trzeba by zrobić przegląd. Może na to teraz zobaczyć po tej pogodzie, która była. Na razie nikt się nie udaje na cmentarz, bo tam jest rzeczywiście Sodoma i Gomora po tym, co wczoraj było, jadą dzisiaj samochodem. Ale trzeba by chyba się przyjrzeć tym drzewom, w jakim są jej kondycji, w jakim są stanie, bo to zagraża naszemu bezpieczeństwu. Pogoda jest jaka jest i tych drzew mamy sporo, całe szczęście, nie będziemy ich wycinać. Ale chyba dendrolog, czy no nie wiem, są specjaliści w urzędzie, którzy mogą się tym zainteresować. I to jest taka moja prośba do Urzędu Miasta. Zabiegłam do tego tematu mogę na ręce? Proszę. Właśnie taki komar bardzo niebezpieczny jest przy ulicy Biskupskiej. To jest dom, który częściowo jest uschnięty i naprawdę duży komar wstępu. Chyba, że został w ostatnich dniach. Nie znasz. Biskupska nie jest tam, że powiatowe zarządzą ten dom. Na skraju lasu, tak? Ale to jest, zdaje się, że to jest zastraszane. To dlatego wystąpić na wodę do tego zarządu. Nie masz, to się przemieszczamy. Ale tam wygląda na to, że to jest tak jakby lasy. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy te pytania, przechodzimy do punktu odpowiedzi. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja zgłaszam uchwałę jako
powiedziałem tutaj kilkadziesiąt wcześniej, że na nas jest zjazd służb wojewody, jeśli nie tam wojewody. Jeżeli chodzi o ochronę tych dwa dni do przyjęcia, a i szczerowanie jest spowolone i tak uważające na naszą wikarę, że w ogóle na życie jest wdzięczny do sądu i od tego mamy w Polsce sprawę jest niezakończona. Ja bym na tym etapie, jeżeli pani pozwoli, nie oceniam naszej pani. Przygotowywane są na to 30 dni. Wszystko się odbędzie na pewno w terminie, ponieważ mi się odbyć nie może. Natomiast ja mnie za mnie interesuje, które docelowo, bo to jest kasus bardzo interesujący. My przywołamy tych 15 projektów niektórych gminach, gdzie nikt z tego nie robił problemu, ale nagle się okazało, że jest to problem. Ja przepraszam, nie piszę, ale ja nie składałam skargi, tylko wniosek o tryb nadzorczy. Pani radna, natomiast może... No dobrze, ja się ukryzę się w miastu, to jeśli to tak. Monitoringiem jest w ten sposób, że no jest to dzieło nieskończone. Nie wydaliśmy pieniędzy na niego, bo nie starczyło. Tego też nie napisujemy ze strony dwóch kawałek, można się usłyszeć. Zawsze jesteśmy na etapie tutaj wyrzucania budżetu, gdzie musimy uchwalić ten budżet w jakikolwiek sposób. Jest to strasznie trudne. Mamy kółek milionów do skreślenia. W związku z tym na tym etapie jest natomiast ja nie sądzę, czy mój następca, czy ktokolwiek inny ze sobą się na to, żeby zrobić wiadomo zawodową monitorę. To jest zbyt kosztowne, zbyt trudne i znowu się brali na swoje ramiona to, co powinno spoczywać w swoich służbach. Na policji, ustawa o policji, jeżeli można wystarczy wyraźnie przeczytać i jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy interesujących do przeczytania i do zobaczenia, kto się czym powinien zajmować. My cały czas ich namawiamy na to, żeby nasz monitoring był elementem obsługiwania też tego na policji, ale to jest różne prawo i się biorą. Nie chcą na tym etapie. Ulica Sybiaków. Pani Ani. Ulica Sybiaków. Ja mogę panią tylko przeprosić, że zabrakło nam jednej rzeczy, rozmowy na temat tego, co zrobiliśmy z ulicą Sybiraków, Kraszewskiego i Dobrego. Bo jestem przekonany, że pani by przyjęła te argumenty polegające na tym, że przy takiej pogodzie i przy takich możliwościach finansowych rozgrzebywanie trzech ulic naraz, gdzie mamy już rozciągnięty przetarg, mamy zwolnionego wykonawcę, mamy zapisane w budżecie właściwe środki już, żeby to przenieść na spokojnie w pierwszą połowę 2018 roku, bo tak jest zapisane w umowie, a teraz się skupić tylko na jednej ulicy, która jest bezkolizyjna. On tam już nie mieszkają ludzi. Jak ja bym teraz pozwolił na to, żeby wykonawca robił coś na poziomie 25-30 tysięcy złotych, to wielu byśmy mieli z tej kibić. W związku z tym za to przepraszam, że zabrakło tej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie na bieżąco dzieło, absolutnie po sesji pójdę uzgodnie, zobaczymy, co się tam zrobić za trybie pilnym, żeby mieszkańcy nie czuli się. Bo mieszkańcy oceniają to jednoznacznie, sami co się dzieje. Rozumiem. Młodzieżowa Rada Miasta, ja to przyjmuję jako wniosek, ale proszę bardzo, natomiast nie mam słowi też o tym, gdy zjeździ Młodzieżowa Rada Miasta do Iwany. Na szczęście jeszcze tym roku. Jeśli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta i nie wiem, czego będzie Rada Miasta, to może się zadziać, ale już od jakiegoś czasu, parę miesięcy tam jest zakładka Młodzieżowa Rada Miasta, już pod Radą Miejską. Po uzgodnieniu z przewodniczącym Grzegorzem Kubrowskim znajdą się tam trzy podzakładki. Tak sobie tego tutaj. Informacje, które tam się znajdą, są informacje, które dostarcza nam pan Grzegorz Bukowski i je zamieszczamy na linii. Ale jakoś ta działalność tak nie brawo idzie. Nic się tam nie dzieje, więc nic z tych zakładek nie widzimy. Ja to już pytanie do Młodzieżowej Rady Miasta. Jestem jakby osobą pośredniczącą między państwem a nimi. Mogę przekazać wszelkie informacje, uwagi. Dzisiaj z nimi właśnie spotkanie mamy tutaj w ratuszu. Między innymi, żeby ustalić szczegóły dotyczące forum młodzieżowego, które jest zorganizowane w następnym miesiącu, to jest 4-5 właśnie w Iławie. W Iławskim Centrum Kultury, między innymi w naszym ratuszu, odbędą się zajęcia, warsztaty, gdzie między innymi też pan Grzegorz Kubrowski będzie jednym z prelegentów. Także wszelkie uwagi mogę przekazać, zresztą czego pani oczekuje, że dodatkowo, jeśli chodzi o to, co ma się zadać. Oni się spotkają w miarę regularnie, oprócz
bo ja już widzę, że sami się spotykają i zaraz też na spotkanie z nimi tam padają różne pytania. A fajnie by było, jakby czasem na przykład taki pan przewodniczący przyszedł na naszą sesję i coś nam powiedział parę słów. Dokładnie. Brak widoczności ulica Konopnicy. Musiał prosić o pomoc na Andrzeja Kowalskiego. Tym wnioskiem, bo to był wniosek mieszkańców, tam ma wyszczytać, to nie wybieramy. No. Też, właśnie nie trzeba wyprzedzać, chciałem powiedzieć. Ale zajmowaliśmy się i jest tam wniosek poprawy tej widoczności złożony, z tym, że tam była droga nie nasza. Niedawno przejęliśmy tą drogę i będzie możliwe szybsze zadziałanie, podejrzewam, że władz miejskich. A jak trzeba będzie, to powtórzymy ten wniosek, żeby już nie szło do powiatu, tylko zostało w mieście. Mnie by interesowało, kiedy sprawa będzie załatwiona. Tak, końcówka sprawy. Jak będzie... W tym roku. A jeszcze było tam pytanie o informację, że miasto jest monitorowane czy nie. Ja chcę przypomnieć, panie burmistrzu, bo tak żeśmy poruszali. Pani Ania wraca ponownie do tego tematu. Miasto nie ma żadnego wjazdu do miasta swojego. Są to drogi powiatowe, wojewódzkie i krajówka. I na ich drogach po prostu nie możemy stawiać. A powiat powstaje przy swoim, bo oni uznają, że informowanie, że teren jest, miasto jest monitorowane, nie ma żadnego wpływu z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście. Czyli tutaj jest taka informacja na piśmie, to poproszę o przysłanie mi. Proszę kontynuować. Pan Roman zatknął kwestię, której wcześniej tak potraktowany. Ja się pan z panem zgadzam. Absolutnie. Ja tylko dlatego wnioskowałem to zdjęcie z porządku obrad, że mamy teraz zadanie, żeby uważać, że ona się jest literaturą. I jestem przekonany, że końcowy wniosek jest taki, że przedłużymy Państwu identyczną uchwałę. Ale też, tak jak powiedziałem, po to, żeby nie robić się uwagi, że nazwijmy to mało sympatyczne, i to świadomie daliśmy sobie oddech jeden miesiąc. No, spodziewam Pana pogląd, że ktoś tam już jest. Ktoś tam zainwestował. I teraz szukanie pomysłu na to, żeby ogłosić przetarg i dopuścić kolejnych oferentów, to jest mało eleganckie. To jest nieprzewidywalne z punktu widzenia praktyki samorządowej. Ale musimy to sprawdzić, jak jest to oczekiwane. Nie ma żadnych zastrzeżeń, bo to człowiek, który prowadzi dzisiejszego człowieka. Tak samo jak nie ma zastrzeżeń do tego prowadzącego zdjęcia, za chwilę pojawi się ten sam temat i tak dalej. Ja bym chciała do tego, że powiedzieć panu burmistrzu, że to ma straszne wzięcie ta siłownia. I to, że my się nie dogadamy co do jej eksploatacji, to będzie miało efekt końcowy, że ludzie, którzy z niej korzystają, po prostu nie będą chodzić, a tam naprawdę wszystko jest obłożone. Tam jest naprawdę bardzo wielu korzystających z tej siłowni. Tak, mówię na sprawę, jeżeli jest więcej niż jeden oferent. Tak, ja nie powiedziałem. Proszę bardzo, głos ma pan. Bardzo proszę o ciszę. W tym głosie jest pan burmistrz. Pan Krzysztof Podbiński zgłosił się akurat na temat ulicy. My z psychologii nie uprawiamy na Boże, nie uprawiamy kreszki, ale obydwie ulice, każda ma swoją historię, nie należą do kwestii miasta. Garudowicza, ja coś nie pamiętam, czy jest w tym pakiecie, który mam uzyskać. Musiał być się zamknę, natomiast Wyszyńskiego ulica to jest złoty gigantyczny problem, dlatego że jest to ulica wojewódzka, gdzie zarząd dróg wojewódzkich próbował tam ją tak trudno ścisnąć, przepraszam za określenie. Tak, my odmówiliśmy, kategorycznie mówiliśmy, że nie przyjmujemy tej ulicy. Jest to zadanie zarządu dróg wojewódzkich, jest to dyskusja wokół potężnej inwestycji drogowej.
Wyszyńskiego to jest niezły pasztet, że tak się wyraża, dlatego że może zwrócić uwagę, że obrasta jest budownictwem wielorodzinnym, tam długi monotorm się buduje. Nie wiem jeszcze, co dalej, jeśli chodzi o rozwój wokół Kauflandu, jakaś galeria ma powstać, coś takiego. Nie warto jest do tego coś tam odjęcie mniejszego znacznie. I to wszystko spowoduje podwodze zadłużenie tej ulicy, także nie wiem, co będzie dalej. Będzie monitorować pan marszałka, żeby się tą ulicą zajął. Nie ma zbyt dużo dróg wojewódzkich w Siławie. Mamy dużo mało tych dróg wojewódzkich. I dobrze by było, żeby nasze powierzchni tutaj postawić. To jest temat pana Wiesława. Później talentów przy ulicy Dąbrowskiego. My się raz na to próbowaliśmy zabrać, ale musieliśmy odstąpić, dlatego że tam w pasie drogowym jest manewra na zmianę planu przestrzennego. Nie możemy go zanotować na żadnych nakładach na dzień dzisiejszy. Do ruki nie przyjmiemy planu przestrzennego nowego miasta. A strefy przy budownictwie mieszkaniowym. Ja jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to mieliśmy uwagę do studium. I poszliśmy na wywiadcze, na spotkanie z mieszkańcami z Świerkowej, ze Sławy i doprowadziliśmy się kompromisu, że przewidzimy w planie przestrzennym studium pas zieleni, rozdzielającą się do kątów jednorodzinnych od wielorodzinnego. Tak? No, ale to, że trzeba pomyśleć o pasie między w ogóle budownictwem mieszkaniowym, a terenem zamieszkanym, a przemysłowym. No, panie, myślę, że Mariela odpowiada, że my rozmawiamy na temat pani, że zapisy ogólnie zapisy. Poradzimy sobie. Tak, jak do tej pory w planie były szerokie pasy wyznaczone, które uniemożliwiały również części, one były określone do tej pory w planie i często było tak, że one były niepotrzebne, uniemożliwiały zagospodarowanie terenu. W tej chwili nie będzie wyznaczonych graficznie w spraw ochronnych zieleni izolacyjnej, na pewno w zapisach planu, że jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu bądź miasto, bądź inwestor, właściciele gdyby nieruchomości, na które będzie powstało zakład, będzie musiał takie, taką zieleń izolować. Ostatnie pytanie, które jest połączone na Elżbiety i pana Włodzimierza dotyczące spraw drzewu, dziwawień i zagrożeń tego płynących z różnych punktów. Ja bym Państwu chcę powiedzieć, że ja się spotykam w swojej trzyletniej omawianej praktyce z tego mistrzowskich, że są dwie szkoły. Mamy ekologów, którzy histeryzują na temat wycięcia każdego drzewa. Ostatnio miałem bardzo nieprzyjemne rozmowy, kiedy wycinaliśmy drzewa w Osie, tutaj piękne przecież jest ta dusza, gdzie ta dusza nazwała nas mordercami drzewa. Tak? Pani Rukawa nie jest ważne na gaz danych, czy to daje wszystkie raporty, czy ocenę. Oczy się metrologów i ja sam jestem rozdarty, jak patrzę na cmentarz, że widzę przepiękne drzewa pamiętające jeszcze dane czasy i wiem, że one zagrażają też ludziom. To są bardzo trudne tematy. My to robimy zawsze systemowo i wielowątkowo i w całym mieście i no i tak, i właśnie pamiętajmy też o tym, że nie wszystkie drzewa są nasze przykłady, jest ulica Biskupska, gdzie my na co dzień możemy złożyć wniosku o dziękuję bardzo. Z moich notatek wynika, że wszyscy Państwo otrzymaliście odpowiedź na zadane pytanie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wnioski mieszkańców Siławy z opinią obecnie nie wpłyną w ustawowym terminie wniosek o wystąpienie na sesji. Przechodzimy do punktu 10. Komunikaty i oświadczenia. Widzę, że pan radny Wojciech pierwszy. Ale zgadzam się do wszystkich. Podsumowujemy wszystko wyjazd do Holandii. Bo i doświadczenie, zaraz o tych powiem, ale w ogóle chciałem powiedzieć podziękować wszystkim, którzy byli za wzorową atmosferę, która tu się w grupie. Dziękuję radnym z mojej komisji, bo byliśmy najliczniejsi. Chcę powiedzieć, panie burmistrzu, nawet pan Włodek był zdyscyplinowany. Nie wiem. 12 minut się zgubił, ale kupił piękną czapkę. Oddzielne podziękowania oczywiście Piotrowi, bo oprócz tej części organizacyjnej tu się napracował jako tłumacz. A było tego dużo. A robił to naprawdę wzorowo, bo nawet ja i Włodek też rozumieliśmy.
Natomiast taka uwaga dotycząca doświadczeń między Holandią w ogóle a Polską. Przepięknie wszystko zagospodarowane, ale my nadal jako kraj nie bierzemy pewnych przykładów. Mówię tu o drogach i o ścieżkach rowerowych. Proszę zobaczyć, nowa droga pobudowana do Susza, ścieżki rowerowe nie ma. Tam przy każdej drodze jest. Nie tylko rowerami jeżdżą, ale i motorowerami. Także te wyjazdy są potrzebne. Ja nie mówię tu o mieście, ale ogólnie mówię, jeśli chodzi o kraj, nadal z tymi ścieżkami rowerowymi jest. Panie Piotrze, dziękuję jeszcze raz. W imieniu Włodka. Dziękujemy bardzo pani. Ja panie burmistrzu też chciałam podziękować, tak jak kolega. I my narzekamy bez przerwy na to, że często, znaczy ja nie, tylko niektórzy mówią, że u nas się nic nie dzieje, nic się nie zrobiło i tak dalej, i tak dalej. W rozmowach z nimi, którzy wymiana trwa 23 lata, ponieważ byłam w tole w 2009, mam skalę porównawczą, nawet jeżeli chodzi o tą marinę i tak dalej. Uważam, że każdy, kto bywa tam, widzi, przede wszystkim dla mnie tam jest minimalizm. Chodzi o to, że teren jest bardzo cenny i wartościowy, bo są tereny depresyjne. Jak oni odbają o ekologię, o wszystko, co się dzieje. To tak a propos mojej dzisiejszej wypowiedzi na temat psów, tak, i czystości. Tam też są psy, ale tego wszystkiego tam nie widać, prawda? Ludzie po prostu są tak wychowani, tak przyzwyczajeni, tak mają to wpojone, że tam przede wszystkim jest straszna ochrona środowiska, czego naprawdę u nas bardzo brakuje. Bo ja uważam, że po tylu latach rozmawiania z dziećmi, z młodzieżą na temat czystości, sprzątania i tak dalej, my wielokrotnie rzucamy to w błot. Tam ten problem nie istnieje. W czasie takich rozmów, spotkań z radnymi, jak powiedziałam do sekretarza miasta, że bardzo się toren zmieniło w tym i w tym wypadku, a on mi odpowiedział krótko. A ty weź sobie zdjęcia z wizyty 10 lat temu i porównaj, jak się głowa zmieniła. My przyjeżdżając do was, też widzimy, jak to się zmienia. I ławiacy tego nie widzą, prawda? I dlatego wracając z powrotem, żeśmy rozmawiali już, że promocja miasta musi się zająć, uświadomić mieszkańcom i ławy, zrobić wizualizację. Jak się zmieniła Iława, tak? Ja na co jeszcze zwróciłam uwagę. Słuchajcie, tam się nie buduje domów w parterze, tylko się buduje do góry. Tam są samochody małe, ekologiczne, tam nie ma dużych samochodów, tak jak u nas. Tam jest wszystko mniejsze, prawda? Dlatego, że takie są warunki. Już pomijam nawet, że tam nie ma gdzie jeździć. Gmina ma 28 tysięcy mieszkańców. Jeszcze taka uwaga, którą chciałam powiedzieć. Budżet gminy 28 tysięcy to jest 60 milionów euro. Tak nam powiedziano oficjalnie w ratuszu, tak? Przyjmowanie uchodźców. Polaków mieszka w gminie 280 plus minus. Uchodźców przyjęli 185 bodajże i na tych uchodźców dostali 11 milionów euro. I widać było tych uchodźców w takich czy innych punktach. Oczywiście robią to, co potrafią. Muszą się zapoznać z językiem, ale są, nikt ich tam nie odrzuci, prawda? Tak jak to się dzieje u nas, bo ich się boją, prawda? Niektórzy. Cały czas trwa rozmowa, że trzeba ich sprawdzać. Przypuszczam, że oni zostali sprawdzeni, są, egzystują. I to też było widać. Także jak ktoś powiedział, że my jedziemy sobie z wizytami, od tak sobie, to nie jest tak. Powiem jedno tylko krótkie zdanie na koniec. Podróże kształcą. I po takiej wizycie tam też pewne rzeczy się uświadamia, stajemy się bardziej widoczni i uczuleni na pewne rzeczy, których u nas się nie da zrobić. I mnie to naprawdę bardzo boli. I proponowałabym, żeby jak będą w przyszłości wymiany, żeby jednak radni jechali, nie tylko. Ci, co jeżdżą prywatnie, to widzą sami, a ci, co nie jeżdżą, a jest taka okazja, to szczególnie radni, rządzący, ci, którzy mają prawo głosu, powinni zobaczyć, porównać, i tak zobaczyć. Ja tak chcę wam tylko powiedzieć, że w tym roku byłam i we Lwowie, i byłam w Holandii, no więc porównania nie ma żadnego. Bo to jest w ogóle bezdyskusyjne, nie ma o czym rozmawiać, prawda? My nie możemy patrzeć, co jest na wschodzie, tylko to, co jest u bardziej rozwiniętych krajach. I to jest główny argument. Także ja bardzo jeszcze raz dziękuję. No i czekamy teraz, słyszałam, z wizytą.
uwagi. Mam nadzieję, że podobnie będą się dobrze czuli z nami, jak czuliśmy się. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, otrzymaliśmy pisma, jedno to już było poruszane, to jest kwestia właśnie muzeum. Drugie, zachęca nas Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, pismo podpisane przez prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego, pana marszałka Gustawa Makarzyna. Tak zastanawiam się, co z tym zrobić. Myślę, że przekażemy to sobie do branżowych komisji, czyli kwestie muzeum, komisji oświaty, a kwestie wystąpienia do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, do komisji problematyki społecznej. Pana burmistrza Ryszardina będzie pewnie interesował. Bo jakie stanowisko będziemy musieli w tej sprawie zająć, jeśli chodzi o zawiadomienia nadzorcze, no to już dzisiaj podjęliśmy uchwałę. Miejmy nadzieję, że niekontrowersyjną. No, kwestia kolejnej sesji planuję w ostatni poniedziałek listopada, czyli 27 na godzinę 12. Nie widzę więcej chętnych. Zamykam 40.